Hej, witamy w nowym filmie. Przez lata wiele przerażających rzeczy zostało znalezione przez youtuberów i uchwycone na kamerze. Od upiornej lalki na opuszczonym strychu po youtubera, który znalazł ogromnego rekina w opuszczonym parku rozrywki w Australii. Dzisiaj pokażę Wam 10 najstraszniejszych odkryć dokonanych przez youtuberów. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. YouTuber Shiye znalazł podziemną kryjówkę w maju 2017 roku podczas eksploracji opuszczonego obszaru przemysłowego, odkrył starą fabrykę i zdecydował się wejść do środka. W filmie mężczyzna przechodzi przez długi korytarz aż do momentu, aż napotyka zamknięte metalowe drzwi. Otworzył je i zszedł na dół po drabinie, która prowadziła do ciemnego tunelu. A ten prowadził do podziemnego bunkra. Okazało się, że miał działające światła, wentylację, wiele korytarzy i pokoi miały stoły z różnymi narzędziami, lekami, kaskami, zabawkami i gazetami. Kolejny pokój, który znaleźli, był wypełniony łóżkami piętrowymi. Reszta pudełek były pełne sprzętu z II wojny światowej. Wygląda na to, że to miejsce zostało opuszczone dawno temu, ale mogłoby być używane w przyszłości, jeśli będzie potrzebne. Numer 9. Popularny youtuber o imieniu Josh w 2016 roku odwiedzał jaskinię w Parku Narodowym Gryford Pinot w stanie Washington. Jak Josh z kolegami weszli głębiej do jaskini, spotkali się z wąskim przejściem. Tam musieli przejść na czworaka, jeśli chcieli pójść dalej. Temperatura w jaskini też zaczęła się obniżać. Kiedy weszli wystarczająco daleko, zdecydowali się zawrócić, aż nagle usłyszeli w oddali, że ktoś płacze. Poszli w stronę dźwięku i zobaczyli małą dziewczynkę samą w jaskini. Dziewczynka zdołała wejść do jaskini bez latarki. Chłopaki szybko odkryli, że nie mówi po angielsku. Zaprowadzili ją do wyjścia, gdzie w końcu spotkała się ze zmartwionymi rodzicami. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Nawet nie chcę myśleć, co mogłoby się stać, gdyby youtuberzy jej nie znaleźli. Numer 8. Kanał Interesting, Creepy and Abundant zwiedzają nawiedzony dom, żeby zobaczyć, co mogą odkryć. Przeszli kilka pięter, aż w końcu doszli na opuszczony strych. Kiedy weszli na strych po starych schodach, klimat w pokoju nagle się zmienia. Mieli uczucie, jakby coś lub ktoś tam było z nimi. Gdy wspięli się do końca drabiny, zobaczyli lalkę wiszącą na sznurze. To już było wystarczająco straszne, ale nagle zaczęła się powoli kręcić tuż przed ich oczami. Byli tak przerażeni, że nie mieli odwagi się zbliżyć i zdecydowali wyjść jak najszybciej, zanim inne złe rzeczy mogły się wydarzyć. Numer 7. YouTuber Sean Baker pewnego dnia zauważył coś dziwnego rosnącego na jego podwórku. Postanowił to zignorować, ale po kilku dniach zrobiło się coraz większe i większe. Wtedy Sean zdecydował uderzyć w to kawałkiem drewna, żeby zobaczyć, jak zareaguje, i wydało to dziwny dźwięk. Nie miał pojęcia, co to mogło być, dlatego wyjął kamerę, aby nagrać film i wrzucić go na YouTube. W komentarzach powstały różne teorie, co to może być. Niektórzy myśleli, że to coś z kosmosu, a inni, że to jakiś rzadko spotykany grzyb. Nie ma żadnej wiadomości, jak ta akcja się skończyła, ale mam nadzieję, że nie było to toksyczne i usunął go. Co myślicie? Dajcie nam znać w komentarzach. Numer 6. To film z roku 2009 od youtubera Lulear. Opowiadał, że przeżywał wiele paranormalnych rzeczy w domu i zdecydował nagrać jedną noc, żeby mieć dowód. Co noc zamykał drzwi, które otwierały się następnego ranka. Słyszał też dźwięk płaczu. Pewnego dnia wchodził do kuchni, a twarz spoglądała na niego przez szybę w drzwiach. Widząc to, wszedł do pokoju, żeby zobaczyć, co to jest, ale nic tam nie było. I jak zamknął drzwi, twarz pojawiła się ponownie. Zbliżył się do szyby i dał na nią rękę. Patrząc uważnie na filmie, możesz zauważyć, że duch robi dokładnie to samo. W pewnym momencie ponownie otwiera drzwi, aby sprawdzić, ale nikogo tam nie było. Ale słyszał odgłosy płaczu. Najdziwniejsze jest to, że to ostatnie nagranie na tym kanale i potem już nikt o nim nie słyszał.
Numer 5. 16 lutego 2015 roku kanał Exploring with Josh dodał film, w którym odwiedzili opuszczoną szkołę. Uważano, że to tajemnicze miejsce zostało opuszczone w 2002 roku. Przechodząc przez wiele korytarzy, odkryli kilka rzeczy tu i tam, ale nic specjalnego. Aż gdy schodzili ze schodów, poczuli jakiś dziwny zapach, więc poszli sprawdzić, co to mogło być. Kiedy zeszli całkiem, zobaczyli przerażający widok – krzesło w środku jakiegoś satanicznego rytuału. Chłopaki powiedzieli w filmie, że pokój miał dziwny zapach i krew rozmazaną na podłodze wokół krzesła. Ale równie dobrze mogła to być świeża farba, więc mogło się to wydarzyć niedawno. Bez względu na to, czy było to przeznaczone na rytuał, czy nie, to i tak niesamowite odkrycie. Po tym, jak zrobili zdjęcie i nagrali film, postanowili opuścić szkołę. Numer 4. YouTuber znany z nurkowania dla skarbów o imieniu Dalmyt udostępnia wszystkie swoje przygody na YouTubie dla ponad 7 milionów subskrybentów. W kwietniu 2017 roku nurkował w rzece Columbus w stanie Georgia w USA. Po jakimś czasie znalazł kilka drobnych rzeczy, jak naszyjniki i biżuterię. W pewnym momencie napotyka czarną skrzynkę, mając nadzieję, że znajdzie jakąś biżuterię lub złoto, otworzył ją i znalazł mały plastikowy worek w środku. Obejrzał worek, obrócił go i zauważył, że ma etykietę, którą przeczytał i nagle uświadomił sobie, że w środku są ludzkie szczątki. Wypłynął na powierzchnię i zadzwonił na policję, aby zgłosić, co znalazł. Policjant powiedział, że najlepiej odłożyć skrzynię, gdzie znalazł, dla szacunku do zmarłej osoby. Numer 3. W listopadzie 2016 roku YouTuber Luki MC dokonał niesamowitego odkrycia podczas zwiedzania opuszczonego parku w Victoria w Australii. Park został oficjalnie zamknięty w 2012 roku i chodzą słuchy, że jest nawiedzony. Gdy chodzili po parku i budynkach, napotkali różne rzeczy, takie jak zepsute automaty, stare krzesła, stoły i ścianę pełną obrazów australijskich zwierząt. Wydawało się, że nikogo tam nie było od 2012 roku. W pewnym momencie wchodzą do ciemnego pokoju, gdzie znaleźli wielkie akwarium, które wydaje się być wypełnione ciemnym płynem. Kiedy przeszedł na drugą stronę, uświadomił sobie, że jest twarzą w twarz z wielkim potworem. Kiedy park ogłosił bankructwo, właściciel był zmuszony zostawić wszystko, w tym też rekina. Kiedy film stał się popularny, firma zabrała rekina do innego miejsca kilka miesięcy później. Numer 2. Następny YouTuber o imieniu Joe usłyszał dźwięki w nocy, jakby coś się ruszało w jego mieszkaniu w nocy. Postawił kamerę i nagrał pokój, jak spał, a kiedy wstał rano, był w szoku, gdy obejrzał film. Zobaczył, że obca kobieta zeszła ze strychu i szuka czegoś do jedzenia i picia. Według mężczyzny ta kobieta mieszka tam od wielu tygodni. Kiedy właściciel wstaje w nocy, żeby się napić, jak można zobaczyć w filmie, prawie napotyka nieproszonego gościa. Niewiele więcej wiadomo o tej historii, dlatego nie wiemy, czy jest ona prawdziwa. Ale jeśli tak, to jest naprawdę bardzo przerażająca. Numer 1. Ten straszny film został wrzucony przez kanał RM Videos w marcu 2018 roku i pokazuje lalkę wampira. Lalka stoi na bezimiennym grobie i wydaje się, że butelka pełna krwi stoi obok lalki. Według niektórych ta lalka może być nawiedzona, ponieważ nieważne, z której strony na nią patrzysz, jej oczy zawsze cię śledzą. Ludzie w komentarzach porównywali ją do lalki z filmów Chucky. Później okazało się, że ta lalka to dzieło rzeźbiarza, który postawił lalkę z nadzieją, że ktoś ją znajdzie. Prawdziwa czy nie, na pewno jest przerażające, że lalka możecie śledzić oczami i na pewno było to przerażające odkrycie dla tych, którzy ją znaleźli. Które odkrycie według Was było najstraszniejsze? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij jeden na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.